Siemano, witam na kanale Sztuka Umierania. Dzisiaj powiem szybko o hormonie wzrostu. Odpowiem na pytanie JJ Davida, który napisał tak. Siema, nigdy nic nie brałem. Ziomek namawia mnie na hormon wzrostu. Trzymam michę, ale waham się. Mam rodzinę, żonę, dwóch kochających synów. I czy to jest warte tego wszystkiego? Miszu, nie powiem Ci, czy to jest warte tego wszystkiego. Jesteś dorosły chłop, masz rodzinę, sam zdecydujesz. Powiem Ci, jakie ja mam odczucia, jeśli chodzi o hormon wzrostu, bo brałem go długi czas. Także powiem Ci, jak na mnie wpłynął. Też przedstawię kilka argumentów chłopa, który jest bardzo oczytany w temacie. Zajebisty wywiad jest z nim nagrany o hormonie wzrostu, także tam już jest temat rozłożony na czynniki pierwsze. Ale zapytałeś mnie z takiej prostej ręki i Ci przedstawię, jak ja to widzę. Ale zapraszam Cię do tego wywiadu. Pan się nazywa Tomasz Woźniak, jest biotechnologiem. Zajmuje się immunologią, genetyką, także on, tak jak mówię, rozkłada tam temat na części pierwsze. No ale dobra, jedziemy z tematem. Hormon wzrostu, stary, no co, na papierze wygląda zajebiście dla osób takich trenujących, wiesz, kulturystykę czy sporty siłowe. To jest, myślę, że z jednej strony bardzo dobra rzecz, no bo co robi hormon wzrostu? Zwiększa anabolizm, stary, zwiększa syntezę białek, szybciej się regenerujemy, szybciej zachodzą te procesy anaboliczne. Co dalej? Hormon wzrostu, przyspieszona synteza kolagenu. A co robi kolagen, stary? Zajebiście poprawia kondycję paznokci, cery, włosów. To raczej bardziej dla dziewczyn, ale wiesz, mówi się, że hormon wzrostu jest takim eliksirem młodości, wiesz, wygładza zmarchy, człowiek lepiej się czuje. I faktycznie tak jest na zewnątrz, ale stary, jeśli chodzi o to, co dzieje się w środku człowieka, no to już nie jest tak kolorowo. Wydaje mi się, tak sądzę, że to jest coś takiego, że tak jak wcześniej nagrałem filmik o właśnie sterydach, to z hormonem wzrostu jest też troszkę w tą stronę, że coś za coś, nie? Przyspieszamy jakby te wszystkie procesy i na zewnątrz to wygląda zajebiście, ale ten zegar bardzo szybko chodzi, także stary, oddajemy coś za co. A co oddajemy w tym wypadku? Lata naszego życia. No bo zobacz, hormon wzrostu kumuluje jakby w człowieku komórki starcze, czyli jakby od środka szybciej się starzejemy. Tak jak mówiłem, na zewnątrz to przez tą syntezę kolagenu wyglądamy młodziej, przez te procesy przyspieszone anaboliczne czy regeneracyjne czujemy się zajebiście, wszystko pięknie hula, ale oddajemy jakby za to swoje lata życia. Tak jak mówiłem, zapraszam do wywiadu z panem Tomaszem Woźniakiem. On ten temat naprawdę rozłożył na czynniki pierwsze i to, o czym teraz powiedziałem, bardzo w zajebisty sposób wyjaśnia. Także możesz tam wejść i zobaczyć, ale wiesz, napisałeś prosto, że masz rodzinę, dwójkę kochających dzieciaków. No i odpowiedz sobie sam na pytanie, stary, czy chcesz po to, żeby, nie wiem, na zewnątrz wyglądać lepiej, czuć się lepiej, bo będziesz wyglądał lepiej na zewnątrz i będziesz się czuł lepiej. Czy warte to jest jakby tych utraconych lat, nie? Bo wiesz, tam chłop podpiera się różnymi badaniami, które zostały przeprowadzane na szczurach, czy też na ludziach i no stary, wynika z tego bardzo proste rozwiązanie, że no jednak te lata uciekają, nie? Także stary, jeśli ja bym był w Twojej sytuacji, miałbym, wiesz, zajebistą rodzinę, bo wspomniałeś o tym, myślę, że też nie bez przyczyny o tym napisałeś, także no z jednej strony nie robiłbym tego, ale z drugiej strony troszkę w moich ustach to brzmi jak hipokryzja, no bo zobacz, ja sam to robię, sam to stosuję, też mam rodzinę, mam żonę, mam syna. Ale stary, ja obrałem taką drogę, wiesz, przygotowuję się do zawodów, startuję w zawodach i no każdy, kto spróbował tego, to już ma takie trochę inne myślenie, wiesz, o co chodzi. Już nie patrzysz na to, co będzie później, za 10 lat, za 5, tylko tu i teraz, nie? I no widzisz, tutaj ja mówię Ci z jednej strony, że no kurwa, nie robiłbym tego, że tak i tak, nie, a sam to robię. Ale no człowieku to jest tak, jak kurwa pies raz poczuje krew, wiesz o co chodzi, to już no ciężko, żeby przestał, nie? I tak samo ja zdaję sobie sprawę z tego, jakie są skutki uboczne, co tam może się stać z wiekiem i tak dalej. Też myślę, że takim mocnym argumentem jest to, że
Hormon wzrostu zwiększa ryzyko chorób nowotworowych, także kurwa, no tutaj nie ma żartów, nie? Wiadomo, że jesteśmy młodzi, kurwa, nie myślimy o tym, tylko o tym, żeby rozpierdalać zawody, żeby nawalić na siebie jak najwięcej masy mięśniowej. Ja też mam takie myślenie, kurwa, szczerość za szczerość. Teraz, wiesz, poszedłem w tą stronę, powiedziałem A, powiem X, kurwa, wiesz o co chodzi, Z, do samego końca, nie? Także, no, takie mam podejście, ale też... Po raz kolejny, bo nagrywałem filmik o innych środkach też i myślę, że gdybym nie startował w zawodach, to na pewno bym się za to nie brał, nie? Tym bardziej jak ty napisałeś, że nic nie walisz, wiesz o co chodzi, masz rodzinę, to i tak wiesz, tylko sobie hormon rzucać, ciężka sprawa, ciężka, no i też bardzo droga, bo to nie jest tania zabawka. 100 jednostek takiego Hinola dzisiaj kosztuje, myślę, w Polsce około 500 zł. Ja sam startując, gdzieś koszt miesięczny takiego stosowania hormonu to jest dla mnie gdzieś około 300 euro miesięcznie. Także, tak jak mówię, to nie jest tania zabawka. A czy warto? Zdecyduj sam, stary, nie? Taka jest moja opinia. Jeszcze po raz kolejny zapraszam do tego wywiadu, do tego filmiku z panem Tomaszem Woźniakiem. To jest bodajże na kanale Dziadzi Ciechana. Tak, Dziadzia Ciechan nazywa się. Taki starszy też kulturysta. Zajebiście tam objaśnia temat. Mam nadzieję, że w jakiś lepszy sposób ci to wytłumaczy i podejmiesz rozsądną decyzję. Także, no, dzięki za czas, nie? Zdrowia.